planowa wygrana koszykarzy Rosy w Starogardzie Gdańskim. Serradczarni pokonani we własnej hali przez Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Sprawdzamy, jak obcokrajowcy radzą sobie z językiem polskim. RCS Czarni Radom w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Michał Szprendałowicz. Monika Stanikowska. To jest magazyn Po Ostatnim Gwizdku. Zaczynamy! Niestety zaczynamy od złej informacji. W środowym pojedynku z Zaksą Kędzierzyn-Koźle Cerrad Czarni Radom przegrali 0-3. Porażka boli szczególnie dlatego, że ten mecz miał być taką okazją do dogonienia Zaksy, która jest sąsiadem w tabeli, zajmuje 7 miejsce w tabeli plus ligi. Czarni zajmują miejsce 8. No i niestety ta pogoń się jak na razie nie udaje. No niestety, ale Czarni byli bliscy zwycięstwa, szczególnie w pierwszym secie, gdzie prowadzili 24-21, 3 piłki setowe niewykorzystane. Błędy własne zemściły się tym, że Czarni przegrali tego seta 36-34. 3 punkty jadą do Kędzierzyna, a trener Robert Prygiel po meczu podkreślił, że zabrakło determinacji i wiary w zwycięstwo. Z dużymi nadziejami podeszliśmy do tego meczu, tak naprawdę to determinacji takiej zabrakło, nie wiem, czy to zwycięstwo z Jastrzębiem tak nas uspokoiło, dobra gra z Rzeszowem i jakbyś tam na pewno niezbyt dobra gra Zaksy być może uśpiła moją drużynę, że bez takiego nakładu i bez takiej determinacji uda się wygrać. Być może za bardzo licząc te wszystkie argumenty, myśleli, że to zwycięstwo przyjdzie łatwiej i niestety zostaliśmy ukarani. Pokazuje to, że ta drużyna musi na każdy mecz się koncentrować na 100%. O porażce z Zaksą Kędzierzyn-Koźle zawodnicy i cały sztab szkoleniowy Cerrad Czarnych Radom powinien jak najszybciej zapomnieć, skupić się na kolejnych pojedynkach, między innymi na tym poniedziałkowym, który jest rozgrywany w Olsztynie z Indykpolem AZS Olsztyn. W momencie, kiedy stoimy tutaj i nagrywamy ten magazyn Po Ostatnim Gwizdku, wynik tego meczu nie jest jeszcze znany, ale wiemy, jak wiele od niego zależy i jak ważny on jest w kontekście dalszej rywalizacji o wejście do fazy play-off. No dokładnie tak jest, tak jak mówisz, Michał, ponieważ walka w Olsztynie zdecyduje o tym, czy będziemy mieć 6 punktów przewagi, czy 3 punkty przewagi nad 9 w tabeli Politechniką Warszawską, z którą już w piątkowy wieczór tutaj w hali Mosiru zagramy. 23. kolejka rozgrywek plus ligi za nami. Sensacji nie było. BBTS Bielsko-Biała pokonuje ostatni w tabeli MKS Banimex Będzin 3-0. Lider z Rzeszowa potrzebował 4 setów, żeby wywieźć z Bydgoszczy 3 oczka. Jastrzębski Węgiel pewnie wygrywa natomiast z Efektorem Kielce 3-0. W hicie tej kolejki Lotos Trefl Gdańsk ulega 8-krotnemu mistrzowi Polski Skrzebeł Chatów 1-3. Najbliższy rywal Cerrad Czarnych, Indykpol AZS Olsztyn, bez większych problemów zwycięża w Warszawie ze Stołeczną Politechniką 3-0. Natomiast AZS Częstochowa zdołał ugrać tylko seta w pojedynku z ekipą z Lubina. 24. kolejka plus ligi dobiega końca. Czekamy jedynie na pojedynek radomskich siatkarzy z Indykpolem AZS Olsztyn. Ten mecz rozegrany zostanie w trakcie nagrywania tego magazynu. A w pozostałych spotkaniach bez większych niespodzianek. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zgodnie z przewidywaniami pokonuje Efektor Kielce 3-0. Również Jastrzębianie potrzebowali tylko 3 setów do zwycięstwa nad ekipą z Bydgoszczy. Resowia Rzeszów pokonuje rewelację sezonu Lotos Tref Gdańsk 3-1. AZS Politechnika Warszawska wywozi z Będzina 3 punkty, zwyciężając 3-1. Bełchatowianie bez problemu zwyciężają w meczu z AZS Częstochowa 3-0. Bielsko-Biała bez szans w pojedynku z Kuprum Lubin, ekipa ze Śląska pewnie wygrywa również 3-0. Czarni wciąż na 8 miejscu w tabeli z 30 punktami, ale bez jednego rozegranego meczu. 9 w tabeli Politechnika Warszawska traci do siatkarzy z Radomia 3 oczka. Liderem po 24 kolejkach jest Skrabeł Chatów. Za nimi z tą samą ilością punktów znajduje się Asseco Resowia Rzeszów. Tabelę zamyka MKS Banimex Będzin, który na swoim koncie zgromadził jedynie 14 punktów. Rosa Radom znów zwycięska. Tym razem podopieczni Wojciecha Kamińskiego zwyciężają z Polfarmą Starogard Gdański 91-72. Jednak, Michał, nie ma co popadać w furę optymizm, ponieważ jest to drużyna z dna tabeli.
Jak najbardziej nie popadam w hura optymizm, choć pseudonim drużyny Polpharma Starogard Gdański to kociewskie diabły tego diabelskiego charakteru w zespole gospodarzy. Absolutnie widać w tym meczu nie było. Dziurawa defensywa, która pozwoliła Rosie zdobyć bardzo wiele punktów. Jeśli dobrze widzę, do przerwy, do samej przerwy, 22 rzuty za 3 punkty przy tylko 14 rzutach za 2. No to pokazuje, jak bardzo rozrzucona była defensywa Polpharmy Starogard Gdański. No i też nie przeceniamy tego zwycięstwa, no przede wszystkim dlatego, że Polpharma to drużyna z samego dna tabeli. Ja bym jednak zwrócił uwagę na te rzuty 3-punktowe, bo nie ukrywam, że trochę mnie to niepokoi. Dosyć podobny scenariusz widzieliśmy w pamiętnym meczu ze Stelmetem, kiedy tylko jeden celny rzut na 20 bodajże oddanych udało się trafić ze połowi trenera Wojciecha Kamińskiego. Teraz do Radomia przyjeżdża Turów z Gorzelec i takie strzelanie tak zwanymi cegłami z załuku to najlepsza taktyka, myślę, że nie jest. No zobaczymy, jak poradzi sobie z tym trener Wojciech Kamiński, z tym, że on chyba też dostrzegł problem, bo do przerwy było rzuconych 22 rzuty za 3 punkty, natomiast po przerwie tych rzutów było oddanych jedynie 9. Dlatego myślę, że trener Wojciech Kamiński też zdaje sobie sprawę z tego problemu. I też kibice w kuluarach sobie tutaj mówią, że Rosa Radom to jest taka drużyna, która opiera swoją strategię przede wszystkim na grze z załuku, na rzutach 3-punktowych. Było to istotne zwycięstwo, zwłaszcza w kontekście tego, że teraz czekają podopiecznych Wojciecha Kamińskiego trudne spotkanie, między innymi niedzielne spotkanie z Turowem, który przyjeżdża tutaj pełen walki i będzie chciał zgarnąć pełną pulę, natomiast podopieczni Wojciecha Kamińskiego, jak wspomniałeś, walczą i gonią czołówkę i zwycięstwo nad tą drużyną byłoby bardzo, bardzo istotne. Szczególnie, że Turów trochę słabiej radzi sobie w lidze, bo skupia się na rozgrywkach europejskich, także wszyscy stawiamy się w niedzielę o godzinie 20 w hali radomskiego Mosiru i głośno dopingujemy podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego. 19. kolejka Tauron Basket Ligi przyniosła wiele niespodzianek. Polski Cukier Toruń pokonał na wyjeździe mistrza Polski PGE Turów Zgorzelec 90-86. W absolutnym hicie kolejki AZS Koszalin, który przegrywał już różnicą 14 punktów, zdołał odrobić straty i w ostatnich sekundach przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść, pokonując Telmet Zielona Góra 72-71. King Wilki Morskie Szczecin postawiły trudne warunki Anwilowi Włocławek. Ale ostatecznie mecz zakończył się triumfem gości 78-77. Dzięki zwycięstwu w Starogardzie Gdańskim Rosa awansowała na czwarte miejsce w tabeli Tauron Basket Ligi, wyprzedzając Śląsk Wrocław, który ma jednak rozegrany jeden mecz mniej. Na pierwszym miejscu AZS Koszalin z dorobkiem 34 punktów. Taką samą liczbę oczek, choć gorszy bilans małych punktów, zgromadził drugi w tabeli Stelmet Zielona Góra. W ramach 20. kolejki rozgrywek Rosa zmierzy się u siebie z PGE Turowem Zgorzelec. Początek tego meczu w niedzielę o godzinie 20. Poza tym ciekawie zapowiadają się także mecze Energii Czarnych Słupsk z AZS-em Koszalin i Stelmetu Zielona Góra z Asseco Gdynia. RCS Czarni Radom w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Podopieczni trenera Andrzeja Sitkowskiego pokonali w niedzielnym pojedynku kończącym turniej finałowy Mistrzostw Mazowsza Mozwolę Warszawa 3-2. Zwycięstwo w tym spotkaniu zapewniło radomskim siatkarzom pierwsze miejsce na Mazowszu, a tym samym prawo organizacji ćwierćfinału Mistrzostw Kraju. Juniorzy Czarnych przeszli przez finałowy turniej jak burza, bowiem 3 z 4 swoich spotkań wygrali pewnie 3-0. Do zawodów, które rozpoczęły się w środę 4 lutego, przystąpiło 5 najlepszych drużyn w regionie. Poza gospodarzami udział w walce o medale wzięli Huragan Wołomin, Metro Warszawa, MKS MDG Warszawa oraz Mozwola Warszawa. Turniej rozegrany został w hali 5 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Romualda Trauguta. Jak powszechnie wiadomo, język polski to trudny język. Co do tego wątpliwości nie mają też tak zwani stranieri, czyli obcokrajowcy w zespole Rosy. Ja wolę więcej po polsku. Więcej po polsku lubię. Wydaje mi się, że lepiej mówię po polsku niż po angielsku. Teraz nie wiem, czy mam rację, czy nie mam. Postanowiliśmy sprawdzić, jak radzą sobie ze zdaniami, które nawet samym Polakom potrafią nieźle połamać język. Sha 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 sha. Yeah, I'm ready. Okay. Stół z połamiwanymi nogami.
to palami. Nogami. Gami. Siedl. Siedl. Sasha. Sasha. Sucha. Sucha. Szosa. Szosa. Suszył. Suszył. Sebi. Sebi. Spodnie. Spodnia. Yeah. And the second one. And the second one. W Szczebrzeszynie. W Szczebrzeszynie. Szynie. Chrząszcz brzmi w Szczynie. Krążarzmi w Szczynie. Szczynie. I Szczebrzeszczynie. I Szczebrzeszczynie. Z tego słynie. Z tego słynie. Woo! Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Okay. Why all these words start with an S and then a K? Because, I don't know, they want to make some funny video, you know? Yeah. Okay, okay. Ready? Król Karol. Król Karol. Kupil królewoj. Kupil królewoj. Karolanie. Karolanie. Korale. Kolare. Koloru kolorowego. Koloru kolorowego. Okazuje się zatem, że polski język nie taki straszny, jak go malują. Wystarczy jedynie odrobina dobrego humoru. Thank you. Good job. Cheers. Some money now. Kolejna odsłona magazynu po ostatnim gwizdku za nami. Jak Państwo widzą, hala Mosiru, w której się teraz znajdujemy, jest jeszcze pusta, jest cicha i spokojna, ale zapewniam Państwa, że w piątek i w niedzielę, czyli praktycznie w ten weekend, za tydzień, tutaj ta hala będzie tętniła życiem, będzie bardzo gorąco, mnóstwo emocji, to za sprawą naszych dwóch ekstraklasowych drużyn, także zapraszamy do śledzenia zakładki Sport na stronie www.zebra.tv, tam znajdziecie zapowiedzi tych spotkań, sporo ciekawych materiałów, no i przede wszystkim zachęcamy do przyjścia i dopingowania obu naszych ekstraklasowych drużyn. A my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.